Rodacy znaleźli alternatywę dla lokat bankowych. Lokaty się nie opłacają. Polacy znaleźli alternatywę. W 2020 roku rodacy kupili prawie dwa razy tyle złota inwestycyjnego co rok wcześniej, informuje Rzeczpospolita. To nie koniec bomu. Jak czytamy w RZ, konsumenci w związku z niskimi stopami procentowymi oraz ogólną niepewnością na rynku w związku z pandemią zareagowali podobnie jak podczas innych kryzysów, czyli ruszyli po złoto. Zawsze uważane za bezpieczną i stabilną lokatę latem podbiło cenowe rekordy w ślad za eksplozją zainteresowania na całym świecie, podkreśla dziennik. Wedle naszych wstępnych szacunków popyt na złoto w całym 2020 rok wyniósł około 9,3 ton, mówi RZ Michał Tekliński, dyrektor do spraw rynków międzynarodowych w grupie Golden Mark. Zdecydowanie najpopularniejszymi produktami pozostają sztabki i monety jednouncjowe, a także mniejsze sztabki o wadze 1, 2 i 5 gramów. Jeśli chodzi o złote monety, największym zainteresowaniem wśród klientów cieszyły się australijskie kangury, wiedeńscy filharmonicy, krugerrandy oraz kanadyjskie liście klonowe, dodaje. Przypomina, że 7 sierpnia złoto kosztowało jak dotąd najwięcej w historii, minus 2061,5 dolarów za uncję. Od tego czasu cena nieco spadła, ale nadal utrzymuje się na wysokim poziomie. Kolejne miesiące nie zapowiadają się na spokojne, więc popyt powinien rosnąć, prognozuje Rzeczpospolita.